Jednym z naszych głównych sprzymierzeńców w pracy nad budową polsko-rosyjskiego dialogu jest kultura. Tak naprawdę pojawia się to w każdych badaniach, że zarówno Polacy, jak i Rosjanie uważają, że mimo trudnej sytuacji politycznej nie powinniśmy zaprzestawać współpracy kulturalnej. To właśnie ona jest sferą, gdzie możemy najwięcej zyskać. Dlatego w centrum wspieramy szereg twórców oraz organizujemy różne projekty kulturalne. Nasz otwarty klub literacki Rozczytani to miejsce spotkań ze współczesnymi rosyjskimi pisarzami i pisarkami. Jednak nie chcemy mówić jedynie o gatunkach, które są obecnie popularne w Rosji. Chcemy mówić o tematach tych książek, gdyż to one wskazują, co jest obecnie ważne w Rosji, jakie są nastroje społeczne Rosjan. Wszystko zaczęło się od idei, żeby jakby spróbować wypromować w Rosji twórczość Jacka Kaczmarskiego. Rosja zajmowała w twórczości Kaczmarskiego naprawdę bardzo istotne miejsce, poświęcił im wiele ze swoich utworów. Stanęło na tym, że zorganizujemy koncert, w którym wykonane zostaną utwory Jacka Kaczmarskiego przetłumaczone na język rosyjski, że nagramy profesjonalnie ten koncert, wydamy na płycie CD, a już właściwie tak, na takim późniejszym etapie pojawił się jeszcze taki pomysł, że tej płycie może towarzyszyć dwujęzyczny tomik, w którym się znajdą nie tylko utwory, które będą wykonane w koncercie, ale też różne inne wybrane z bogatego dorobku autora. Jakby zrealizowanie całego tego projektu byłoby niemożliwe bez współpracy z ludźmi dobrej woli. I to zarówno w Polsce, jak i w Rosji. W Polsce to przede wszystkim żona Jacka Kaczmarskiego, Alicja Delgas i prezes fundacji jego imienia. W Rosji to z kolei wybitny tłumacz, niestety nieżyjący już Andrzej Bazylewski, który zgromadził wokół siebie takie grono tłumaczy, które zajęło się tłumaczeniem tych wybranych już tekstów. To moja przyjaciółka, świetna dziennikarka Marina Rajkina, doskonale poruszająca się w tym kulturalnym świecie Moskwy, która pomogła mi rozwiązać w zasadzie najtrudniejszy problem, mianowicie znaleźć wykonawców tego koncertu. Genialni, znakomici artyści Moskiewskiego Teatru na Sierpuchowce z jego dyrektorką Terezą Durową i świetnym muzykiem i aranżerem Maksimem Gutkinem, który jest autorem wszystkich aranżacji, które potem wykorzystaliśmy w koncercie. Jednym z głównych celów, jakie sobie stawiamy w centrum, jest trafienie do jak najszerszego grona odbiorców, dlatego od pewnego czasu staramy się tworzyć więcej projektów skierowanych przede wszystkim do internetu, które możemy znaleźć w naszych social media. Myślę, że każdy znajdzie parę ciekawych rzeczy, które go zainteresują. Dla fanów rosyjskiej muzyki mamy cykl krótkich filmików Konstantego Usenki o rosyjskiej kontrkulturze. Fani poezji znajdą u nas cykl 15 spotkań z rosyjską i polską poezją. Wiersze czytane są przez wybitnych polskich i rosyjskich aktorów. A jeżeli kogoś bardziej interesuje relacje ogólnoludzkie, zapraszam do obejrzenia naszego cyklu filmików o miłości, które są wywiadami z parami polsko-rosyjskimi opowiadającym o zwykłym życiu.